Cześć, witajcie, jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Valhalla na naszym kanale. Kontynuujemy historię, zabawę, przygodę. I co, rozpoczynamy pół godziny czy start. No. Czemu mi zawsze zdejmuje to gubienko, kiedy pływam do wody? Ja rozumiem, mokre będzie, ale mogłoby zakładać po wyjściu, a nie tylko w terenie nieufności. Czy jak tym? Cześć, Kubuś. Hubu, bubu. O, bije się z psem. Ła. I co? Pokonałem cię. We're a town of farmers and shepherds. This place bristles with swords. One of them is a thane by his dress. Serious man with him too. Went into the longhouse. If we take care, we might avoid drawing the thane's attention while we burn the grain silos. Ha! Was that a jest? Bring them on! Been too long since I met a Saxon warrior worth half a shit. No. Ty też masz pelerynkę? Czemu każdy ją ma asesynowaną? Do asesynowania. Że ich tu nie dziwi, że nagle coś na łeb spadło komuś. Czasami te skrzynie nie chcą się ruszyć. Szaty ubyły. Co jest? Napierdko, gro, ja chcę wskoczyć wyżej. Brawo! Brawo! Show me. Okej, te silos trzeba spalić. Gdy wezmę łuk i z daleka spróbuję trafić, bo pamiętam, że trzeba było strzelić i się paliły. To zwykły typ. Dobra, no jakbym te bazony spalać. Trzeba ruszyć dupę. Czy ja tym mogłem strzelić na daleko?
Mogłem tak zrobić jeszcze dwa razy. Czyli ten w centrum mogę tak zdjąć. Czemu nie pomyślałem wcześniej, żeby po prostu strzelić ogniem? To wybuchnie jak popcorn. Kolejny już sobie tyle daleko, że muszę tam iść na projektach. Cześć Krzysiu. All this sneaking about has given me cramp in my ass. It is hard to be quiet with you complaining. So. No. So. So. Jest tu o 7 rano. To tylko pies, prawda? No, co? Spalam sekretę, to super fakt. Rozwalam żarty. Co dziwi się, co? A jest to nie do misji. Jeszcze to robię dalej. Co? Tu umiesz? Okej. Okay. Zapisać. A kiedy? Czekajcie, mi tutaj chyba leci adrenalinka, jak siedzę sobie tutaj w małutku. Zbiera się w pasku, zbiera. Zbiorę tak dwa i mogę to nie odległość bez lagu. Jeszcze 5 minut czekamy, tak stoję. Super zabawa, co? Daję psa ostatnim czasem. Chyba mu wychodzi, kto wie. No. Skąd to wiesz? Kto im to powiedział? Na serio oni Ubę zauważyli. Kiota się wydał. Dobra, ile tych tutaj jest jeszcze? Jeden, dwa, trzy. Trzy sekundy spalenia. Dobra. Nie ma mnie za szczegółów. Mam dobrą matematykę. Dwa! Nie lepiej niż ty. W sumie jest tak po prostu. Możesz mnie rozpierdolać w tym miejscu. We're not hiding like field mice. We're stalking like lynxes. Is it over? I was just working up a sweat. There'll be Saxons enough to test you in Porchester. I will hold you to that. See you at the camp. No obraziłeś się, panu, wiesz. Teraz weź mi się pokaż, no. No serio? Ktoś się chce zabić, to teraz tak przebiegasz, bo cię widzą. You're in the bush, rat.
To się nazywa równouprawnienie. Prawda? Tak mówię o twoim nosie. Nie! Ty zły człowieku! Zjadłam nosek. To się nim napchaj, mnie to nie obchodzi. Niestety. Nie Turku. Ja mogę. A ja nie? Nie. Psujesz mi film. Przez co będę musiał go wydłużyć o 30 minut. No nie powinnaś posprzątać, bo zaraz ktoś przyjdzie, jest 13. Dobra, chodźmy do Somy. Pamiętacie pierwsze odcinki z Gander Bridge? Nie, masz go głaskać. Właśnie wiesz, wyjść z nim na dworek. Tak, my gadamy o naszym małym myczy pysiu. A ty się pytasz, czy on mnie bardziej lubi. Bo ze mną może spać i nikt mu nie przeszkadza. Tylko taka jedna. Mordę ma. No, przejechałaś go. Rowerem. Już myślałem, że kolejny jeden będzie chciał popełnić samobójstwo i się na mnie rzuci. Chciałem tak skoczyć z góry. No fajnie. Oddaj mu, nie będę nic słyszał. Bo to jest sobie twoje śpiewanie, dobra, nie oddawaj. Przeszkadzałem. Tylko przynosiłem szczura. A bo ja mogę mieć szczura, tylko nie mogę siedzieć z włosami od niego. Mam alergię na świnie morskie, a tam ma świnie, dwie. I mnie co chwilę przynosi. A jak wiecie, jak te włosy leżą, ona ich nie zbierze. A one są takie grube, że je gubię te głodupce. I teraz weź coś zrób z tym. Soma, what is happening here? Bandits, taking advantage of the disorder in Suffolk to fill their pockets. Odin smiles on us today. Let us make sure this place is burned to the ground. Fulker will get no more weapons from here. We could charge in while they are distracted, but it would be safer to use fire arrows. We burn them from afar. Watch them scatter like cats. A sound decision. I agree. Archers! Take your positions! Stand ready, Eivor! When they see us, they will charge. We must defend the men. The best defense is to attack. Go! Get in their teeth! Move in, men! Storm the town! Gra się zrozumiała. Bo ja tu przyszłem, a moim celem nie było zabić kogoś. Nie, to nie o to chodziło. Moim celem było spalenie wozu, bo gra zrozumiała, że trzeba walczyć.
trzeba się przekradnąć. To jednej klatki długiej. Ta też ma być spalona. Dobra. Rozwalę te dwa powozy. Dał chwilę tego typowo. Mała mu za to, tylko cholerę on się wbija do kolejnej klatki. Będzie to działało. Kurwa, gro!
Ja pierdolę, raz mi na to pozwolisz, żebyś się z drugim razem powiesz, że on spierdalał. Jak ja tą grę kocham. Daje niecodzienne podejście do życia. Zabrać skrzynię i teraz możemy spajać chatę. Oczywiście odbudowali podłogę w kilka sekund. Jest tak samo do dupy dech. Czemu Ivor się za każdym razem zasięgiem się skrzynię wejdę, co ona tak tam tym płucem przywala i takie teraz się uduszę? Czy... Nie gadajcie, żebym obok jej nie wziąłem. Forges have been destroyed. No more weapons will be made here. Well fought, Eivor. My archers and I... No to jeszcze leżała stroną zakonu. A nie ma pokazów, szkoda. Dobra, nerkę samo. Tym razem podnieś swoich ludzi, jak upadną, bo mi się nie chce męczyć znowu przy tych lamusach, kurde. I przy moim doczku. Ja już mam zadanie, ja muszę się mianczyć doczka, bo sobie znowu szwy zeżrę. Grubas mały. Irytujący on jest czasami, mój mały grubas. A bądź co powiesz, to mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mam jeszcze jedno zadanko. Niby możemy do niego iść od razu. Na początku chodźmy tu. Chyba widzę ten kamień, co? Weź, kliknąć guziczek i myć go z głowy. Jak ja? Ja jestem graczem, który wiecie, chcę mieć wszystko, bo nic to może ja gdzieś dałem. Jak patrzyłem na te ryby, że mam siedzieć po pół godziny i żadnej nie wyłowić, to powiedziałem, że pierdolę taką robotę, ale tutaj powiedziałem, że zrobię wszystko. W miarę swoich możliwości. Map skarbu nie zrobię, ale większość innych tak, rzeczy. I teraz żałuję, bo to są misje tak wszystko powtarzalne. I tak chuj nudne. Że w praktyce do takiego normalnego gracza, co nie, 40 godzin i skończy tą grę, fabularnie, mijając 200-200 siły, nawet mniej. Ja, mijając 300, będąc dopiero w 30% gry, ale muszę, bo idę procenci po procenciku, kurwa, każda znajdźka za jebanym znajdźką, skarb za jebanym skarbem. Piesą mi ziewnął, wstałem, księżniczko. Po 3 godzinach drzemki, co? Tylko spała, spała tylko 10 godzin. Właśnie nie rozumiem psów i kotów. Śpiłam po 10 godzin, potem żeby wstać, żeby się ziewnąć i pójść spać. Tak ty. Aktywności ci nie brakuje, a jesteś leniwą glizdą. Glizdo moja. Ja nie łapię mojej ze strony glizdy. Dobra, chodźmy walczyć z całym z garmizonem. I no mamy 5 minut, plus ode mnie dodatkowe 5, maksymalnie czy 10. Wejdzie kolejna godzina. Wiem, to jest gra, która fabularnie, no mówię, fabuła jest dziurawa, jak kot napłakał. Chociaż czasami potrafi zagiąć, jak mnie zagięła z Kassandrą i ogólnie Odyseją i Desmondem i tak dalej. A po prostu poznałem resztę, tak nie szczątkowe informacje, tylko większość. Tu już jest fabuła, jak kot napłakał.
Szczerze, bynajmniej na razie. Fabuła trwa, bo on tak na przykład taki ster wytrwa dwie go... Kurwa. Wejdź stąd. Wątek taki teraz popularny trwa 2 godziny. Załóżmy, masz strefę. W tej strefie masz 1,5 godziny wątku popularnego. I potem jeszcze 8 godzin biegania za skarbami. Które są kurwa takie same za każdym zastanym razem. Tak, wiem, już się po prostu odnoszę. Przeklinam, ale mam po prostu dość. Nie wiem dlaczego w sumie. Zjem grzybka, a nie mogę. To jest przykre. Przecież ta gra by była jeszcze nie znośna, tylko... jeszcze te błędy. Gdyby nie to, to była zajebista. Szczerze, gdyby daje jej bardziej zadania, które są bardziej różnorodne. Uff. Ja bym tą grę latami mógł grać. Gdyby dali, bo nie dadzą. No, widać, że Bastion już tu wybił. Bridgeworth, what have you discovered? Bridgeworth swarms with guards, reinforced from the river. Word is that 2 of Fulke's finest oversee such matters. We should kill these leaders and burn their ships. Crippled and put to panic, their men will be in no place to join Fulke at Porchester. Frightened men look to their own interests. A good plan. Ech, odpisz mu prawo odszukać swój cel. W twierdzy jest dowódca. No przynajmniej... Pistan jest dowódca. Spalone łodzie. Kurde. To cholera mi mapa, jak ja muszę raczej mieć. Show me what lies ahead. Mi raczej nie mapa potrzebna. A mi tutaj raczej do życia potrzebna jest. Kruk. Też bym powiedział, że znośnie. Dobra, czyli po prostu wybij jak najwięcej i licz, że przeżyjesz. Może najpierw tutaj jakieś strzały znajdę. Nie powiem, przydały mi się. Znowu to samo. Chyba z tym cholery tu wyjdziesz, to stąd nie wyjdziesz. Zgubisz się. Czy Eivor się wywaliła na zbyt pysk, skacząc z rurki na rurkę? Otóż tak. A ty tu stąd! Ja pier... No Eivor, kurwa no! Wyłącz Dauna na chwilę. Ja rozumiem, Laila poruje Anonimus, gdzie są uszkodzony. Błąd systemu, error 404, no ale... Jeśli raz mi stąd skoczysz, to uznam... Cię za osobę kurwa upośledzoną. I to są na przykład takie rzeczy, że ja próbuję wrócić do misji, a gra mi mówi, nie. Normalnie byś ten zaskoczył, ale że jesteś przy wodzie, to w takim razie wypierdol się na zbity pysk. Przy normalnym skoku. A teraz magia ci przeszła. Wejdzie do góry i się pewnie wyjebie na zbity pysk. Jednak się źle czuję. Bo dało radę. Taka akcja po skrzynce kosztowała mnie 5 minut życia. Mówiłem, że czemu oni reagują, gdy ja im nie pozwalam reagować? Jesteś jebnięta. I patrzcie, wykryli mnie
Bo ten debil mnie obraca! No kurwa, zmarnowałem 2 adrenaliny i mnie wygryła cała ekipa. Dzięki, jebnięta gro. Kurwa. No to jest logiczne, że jak użyję mocy skierowanej w typa, to zamiast się odpalić moc i łagodnie, dziękuję, pięknie mi spowolnić czas, to mi obróci kamerę o 92 stopnie, nie przeciemnie, 90 to jest mało. O 185 stopni, a po tym basem się zablokował na moście. No ja jebie. Tak, zmarnowałem strzały i całą moją adrenalinę. Coś jeszcze? Na serio nie stałeś. Takie błędy tej gry nie lubię. Takie błędy do mnie wkurwia niemiłosiernie. Ja lubię, jak te strzały lecą jak powinny. Gdzie ja strzelę, to oznacza, że jak mi pisze pasek na czerwono, to on zginie. A nie jak w 100% w przypadku, że on się zbaguje. No dobra, przesadzamy w 100% tylko w 80%, ale... Dobra, teraz rozumiem, bo nie trafiłem w łeb, ale dobiłem go. Jakbym chciał użyć mocy, to bym tą moc mógł użyć. A nie gra mi, a gra mi nie powie, chyba cię pojebało. Tak. Bastim, czy ty łaskawie do mnie przyjdziesz? Zjebał się. Chciał zrobić to co Eivor, ale zauważył, że nie jest aż tak upośledzony i próbuje się dopasować. Taka moja teoria. Magicznie zmieniłaś pozycję. Ciebie cycki bolą, kurwa no. Ja rozumiem, być jebnięty, nie możesz być tak. Dziękuję. Nie wiem jakim sposobem lecą, ale jakoś to robią, więc w sumie jak kogo to wchodzi, jak lecą. Tu zauważył. Wy? Mogliście, ale no to tu nie ma. No more sailing for these Saxons. A tu mnie mogą zobaczyć. To im przyznaję, więc pierdzielam. Ciebie przenoszę na budynek obok. Tu im przyznaję rację, dlatego na chwilę spierdzielam. Trzeba zaraz wrócić, ale... No ten tego.
Wy na serio idziecie tam, gdzie ja byłem? Mijając mnie. Jak lubicie. Nie mam zbąd. Na tej wieży byłoby dobrze. W przypadku tam nie mamy w ogóle jeszcze gościa do zabicia? Mamy chyba. Chodźmy. A to jest dowódca. On my way. Spokojnie, wyłączę twoje upośledzenie. Przez chwilę będziesz człowiekiem. Chwilę po narodzeniach i chwilę po narodzeniu i chwilę po śmierci. Będziesz przypominał człowieka. Łódź jest zlikwidowana, jest jeszcze jeden twierdza, jeden w dowództwie. O, a propos, w sumie mogę wziąć zapory. O nie, z czemu mi się skończyły? Nie zwróciłem uwagi. Chyba trzeba wrócić do chłonówki. Że nawet nie zwróciłem uwagi, że tu jest zapora. Dobra, ja sobie wejdę z powrotem na dach. Jak się da? Chyba się da. I będę wejdę na dach i będę strzelał. No co mam powiedzieć? No jeszcze jednego trzeba tak pokonać. Zarządcę budynku, zarządcę osiedla. Grubasa nieczystego. Gdzie są strzały? Są na szczęście. Trzy drapieżnie, mam trzy pociski, z których zrobię 10 zabójstw. I mojego psa. A traktuję go jako kolejny pocisk, bo jest taki jak bełt. No. Chudy, gruby jednocześnie. No i różnokolorowy. Propusz taki, reszta taka. Kurde, nie trafiłem. Wejdę tutaj sobie do góry. Myślę, że ta część była łatwiejsza, bo sobie siedziałem gdzieś daleko na wieży. A co powiedzieć, że będę musiał podejść. Mamy jeszcze 8 minut ostatnio. Trzecie dodatkowe. Teraz jak sobie tak chodzę w patrolach, to mogę do efektu psychologicznego zwiększyć w środku kogoś. Zobaczyłem ostatnim, przedostatnią strzałę. Została mi jedna. Jak się z tym czujesz, zdrajco? Kurwa mać. To jest przykre. Zszedł mi na ostatnią sekundę z toru. Na serio to jest przykre. Jest. Ten łuk, powiem szczerze, nie jest zbyt dobry na takie dystanse. Tego też ja bardziej preferuję tamten do tych dalekich. Ten jest do średnich i do takiej walki w spowolnionym czasie. Ogólnie z każdego dystansu nim zabiję, ale tutaj z tego trzeba przycelować. Tak bardzo, z tamtego wylew łepek. W sumie same heady, ale...
zdarzają się podczas szybkiej walki, że nie strzela heta. Teraz na przykład też by się David chowa, ale... No. Idę. Nic nie widzę, co daleko jest tam. Musiałbym jeszcze najlepiej na sam dach. No i wieżę. Wiecie, tu jak się dobrze przyceluję, to ja trafię tylko. Za dużo z tym wysiłku. Chyba podejdźmy na blisko, jak nie mam strzał. To muszę robić tak jak gra mi każe, czyli podejść na blisko. I tak bym musiał w sumie. Niestety taka prawda. W środku jest. Gisot Britton, etam stedepe, is genemid ipwines flot. Tyle było z twojego nędznego życia. Nawet nie wiedziałem, że ta wieża jest pełna tych idiotów. Chyba wejdę na ten budyneczek obok i stanął, będę się do nich strzelał. Zauważyliście, że łuk tutaj jest jakby dokokszony bardziej niż w innych częściach? Tam był mniej dokokszony. A tutaj łuk to jest tak dokokszony, że większość walk można zrobić tylko nim. W sensie nie można, ale nie trzeba. Jeszcze tam na tej ponad oba. Tu trzeba trafić. Tu mamy wejście. Oni mnie zastanawia mnie, czy oni są na serio tak, czy myślą, że ktoś na serio tego nie zauważy. I sprawdzą moją teorię. Rozwinięcie? Kolejne, oczywiście, pułapkę z zapadającym pewnie. O Boże, to jest to! Ja chciałem powiedzieć, że nigdy w życiu tego nie używam. Ale po prostu właśnie ostatnia chyba rzecz. Nie, jeszcze jedną musicie wybić. Co teraz ta pułapka daje dodatkowego? Czyli mogę teraz aktywować dwie za jednym zamachem. To ulepszenie daje fajne rzeczy. Tutaj trzeba do udawanej śmierci ulepszenie i... Nie, mamy do wszystkiego z tego drzewka. Czego używamy, tak? W sumie ja używam spowolnienia, skupienie norm, usypiający cień, wybuchy i najlepsze przyjaciół człowieka, i to też rzadko. A tego mniej używamy, tutaj w sumie jest tak miszmasz. Skok, sprint, rzut toporem i udawanie śmierci. Jakby trzeba było to spierdzielać. Pamiętacie, jak ja nienawidziłem łuku tego od... od drapieżnych strzał? Powiem szczerze, że teraz go bardzo lubię. I should return to our camp. No i git. I tyle z nas było. Przecież tutaj chyba jeden został. Dziwnie nie będzie miał, że tak zajebiście pilnował. O tym mówię.
bo jemu nie było przykro, że tak to wypilnował. Tego nawet nie uświadomiłem o tym fakcie. Dobra, i teraz do obozu. Szturm na mury pewnie teraz już się on rozpocznie, więc w sumie jeszcze przed tym będzie trzeba wyzwać łódź, zrobić dwa ataki na dwa opactwa. A to z takiego powodu, żeby przydało się najlepiej, żeby tego, tamtego, wiecie, żeby po prostu, żeby półkę miała mniejsze wsparcie, no. O, przepraszam, sporo cię dotknąłem, przepraszam, myszko, przepraszam, myszu. Dobra, ja muszę udobruchać psa i dać mu jedzonko, więc skończymy, to byłoby na tyle. Ja byłem Riczko, na razie, no i cześć, popa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Valhalla, pa, pa.